sprowadzono Jezusa na wzgórze Golgoty, to towarzyszyło mu bardzo dużo ludzi. Było tam sporo żołnierzy, było mnóstwo gapiów. Było pewnie trochę ludzi, którzy o nim słyszeli, którzy wiedzieli, że tego chwalonego do tej pory proroka, uwielbianego przez tłumy, zaaresztowano, skazano i prowadzą go teraz na śmierć. Wiemy też, mówi o tym Biblia, że po drodze napotkał jakąś grupę, a pewnie chodziło o to, że szła za nim jakaś duża grupa kobiet z Jerozolimy, może też z innych miast, które bardzo płakały, wręcz wyły nad jego śmiercią. Kiedy się poczyta prawo izraelskie, to trzeba przypuszczać, że prawdopodobnie nie było to jakieś straszne wycie. Dlatego, że nie wolno było bardzo głośno opłakiwać skazańców. Nie wolno było tych, którzy byli kryminalistami i byli godni śmierci, byli skazani na śmierć. Nie wolno ich było głośno opłakiwać tak jak normalnych zmarłych. Więc pewnie to były takie szlochy i takie płacze trochę schowane, trochę ukryte. Wręcz mam trochę takie wrażenie, że to jest taki szloch i taki płacz, jaki nam się czasem zdarza, kiedy się ogląda, nie wiem, telewizję i widzi się jakieś wielkie nieszczęście światowe. I człowiekowi się robi trochę smutno, nawet jeżeli ktoś jest bardziej wrażliwy, to zapłacze. Ale mam wrażenie, że to nie jest taki smutek, który dochodzi gdzieś tam do głębi duszy. To, co niezwykłe, to sposób, w jaki Pan Jezus na te kobiety spojrzał. To, co w nich dostrzegł, czego prawdopodobnie nikt inny nie widział. W tych słowach, które Pan Jezus mówi do kobiet, które nad Nim płaczą, nie chodzi tylko o to, że próbuje odwrócić uwagę od siebie, chociaż do tego za chwileczkę też dojdziemy. Ale Pan Jezus wydaje się widzieć wręcz ich przyszłość. Kiedy mówi o tym, żeby płakały nad sobą, żeby błogosławiły te kobiety, które nie rodzą, że przyjdzie taki czas, że będą chciały, żeby pagórki je przykryły, to wydaje się, że opowiada o tym, co się stanie w Jerozolimie, dokładnie w tym samym miejscu, w którym oni teraz są, za kilkadziesiąt lat. Jerozolima już całkiem niedługo po jego śmierci zostanie zrujnowana, zostanie zbezczeszczona i zburzona prawie że do ziemi. Prawdopodobnie kilkadziesiąt lat później rzeczywiście te kobiety będą błogosławiły te matki, które nie mają dzieci, które ich nie straciły. Te matki, które nie muszą opłakiwać swojego potomstwa, wymordowanego przy burzeniu Jerozolimy. Pan Jezus wydaje się widzieć jakąś zupełną głębię ich serca, to, co się tam dzieje, to, co naprawdę się im może przydarzyć. Ale oprócz tego proroctwa, myślę sobie, że On zobaczył w tych kobietach i w tych słowach, które mówił do nich, jest to jakoś wyrażone, i jeszcze coś więcej. Otóż oprócz tego proroctwa, które się spełni za kilkadziesiąt lat, myślę, że można też te słowa potraktować bardzo symbolicznie jako opis pewnego stanu człowieka. Człowiek, który chce, żeby na niego spadła góra, który chce, żeby go coś przykryło, żeby go nie było widać, to jest taki człowiek, który strasznie się wstydzi. Pan Jezus nazywa tego człowieka suchym drzewem, czyli takim drzewem, które nie przynosi owocu, które jak patrzy na to, co zostaje z jego życia, no to nic tam nie zostaje. Pan Jezus, patrząc na te kobiety, mówi, że On jest zielonym drzewem. On jest takim drzewem, które przyniosło niewiarygodny owoc, a spotkał go taki koniec. Jakby mówi, co się stanie z duszą, co się stanie z człowiekiem, który był drzewem suchym, który nic po sobie nie zostawił, a którego może spotkać znacznie gorszy koniec. To jest coś niewiarygodnego w oczach Pana Jezusa, który dostrzega jakąś największą głębię nieszczęścia, który widzi największy wstyd, który próbuje odwrócić swoje oczy od takich rzeczy zewnętrznych, od rzeczy może, nie wiem, czekających człowieka w przyszłości, a patrzy na samą głębię serca, gdzie widzi suchość, gdzie widzi bezowocność, gdzie widzi kobietę, tak jak mówi, która nie może rodzić, czyli taką kobietę, która nie ma żadnego owocu. To jest dusza. Myślę, że to jest scena, w której Pan Jezus pokazuje,
co się może stać z duszą, jak dusza może być wyschnięta, jak może być pozbawiona wszelkiego dobra, wszelkiego życia, jak jest po prostu jak wyschnięte, suche drzewo, które się do niczego nie nadaje. To Pan Jezus zauważył w tych kobietach. Tak sobie myślę, że to jest taka scena w trakcie drogi krzyżowej Pana Jezusa, w której trzeba się nam koniecznie nauczyć tego, w jaki sposób patrzeć na innych. My jesteśmy zawsze bardzo skupieni na naszym własnym cierpieniu, szczególnie wtedy, kiedy nas spotyka jakaś tragedia, a o tym opowiada droga krzyżowa Pana Jezusa, to w ogóle nie potrafimy patrzeć na tych, którzy są wokół nas. Nawet jeżeli już podniesiemy na kogoś oczy, to widzimy zupełnie, no tak powierzchownie, to jesteśmy tak skupieni i skoncentrowani na tym naszym dramacie, że nic nie widzimy. Pan Jezus zdaje się mówić, że najlepszą metodą na własny dramat jest zobaczenie dramatu kogoś innego. W niewiarygodny sposób zrealizowała to dużo, dużo później Święta Matka Teresa z Kalkuty. Jest taki bardzo piękny jej tekst, taka modlitwa, gdzie ona prosi Pana Jezusa, żeby wtedy, kiedy jej doskwiera coś złego, kiedy jej doskwiera jakieś cierpienie, kiedy dzieje się coś bardzo strasznego, to żeby odwrócił jej oczy na kogoś, kto cierpi znacznie bardziej niż ona. Że wtedy, kiedy ona chce się skupić na sobie, to żeby dał jej kogoś, komu ona będzie mogła pomóc. Na tym polegało całe jej życie. Ona się, myślę, tego doskonale nauczyła od Pana Jezusa. Jeżeli jesteś w takim miejscu, gdzie bardzo cię boli, gdzie cierpisz, gdzie doświadczasz jakiegoś ogromnego bólu i nieszczęścia, to spróbuj, to strasznie trudne, ale spróbuj nie skoncentrować się na sobie, a poszukać kogoś, kto cierpi bardziej od ciebie, kto potrzebuje pomocy, kto jest jak wyschnięte drzewo. Dlatego, że właśnie wtedy stajesz się takim zielonym drzewem jak Jezus. Właśnie wtedy stajesz się kimś, kto przynosi owoc, chociaż wydaje ci się, że nic nie masz, bo strasznie cierpisz. Ale myślę, że to spotkanie z kobietami to jest ogromna lekcja takiego odwracania oczu od własnego cierpienia i patrzenia na innych, żeby im przyjść z pomocą.